Pomoc? Znaczy, utknęliśmy tutaj na kilka dni, prawda? Nikt nie może się z nami skontaktować, na pewno się ktoś martwi i na pewno już zadzwonili po policję. Aha, dobra. No, ty byłeś miskiem. Nie będę się za niego śmiać przecież. No dobra. What's this? O kurwa diabeł. O kurwa diabeł. Policja? Wydaje wam się, że policja wam może pomóc? Co ty tutaj robisz? You guys? Kurwa, serio. Myślicie, że policja ma tu jakąkolwiek rolę do odegrania, w sensie? No, to cokolwiek będzie. Że jacyś dobrzy goście walczący z tymi złym gościem, albo jakąś złą organizacją, czy coś w tym stylu. Że źli goście przychodzą, trochę chyba pogubiłem. Że źli goście przychodzą i rozwalają tych dobrych i to pokazuje, że jakimi wielkimi badassami są. No tak, trzeba tego tłumaczyć słowa badass teraz. Serio wam się wydaje, że możecie polegać na jakiejś grupie frajerów? Nie! Dajcie spokój, jeśli naprawdę chcecie się stąd wydostać, jedyne co musicie zrobić, to zabić. Zamordować! What the hell? Czekaj, to cię kurwa śpiewać. Znaczy, bardziej bym w kontekście tej postaci bym powiedział, z czego ryjesz. Ale dobra, niech będzie. Znaczy, bardziej mi to pasuje do tego pancernika. Commitment to jest aranżacja, tak bym to przetłumaczył. Albo zaangażowanie. Ale po prostu podziwiam to zaangażowanie w tą całą zabawę. Ty dalej w to wierzysz, tak? You're fucking dead. Dobra, panie seryjny popierdolony morderco, Watcher. Czego kurwa chcesz? Czekaj. Co się chciałem? No dawaj, weź tam jakieś superkalifradolistodexpa... No właśnie, czekaj, tylko nie pytam. Superkalifrado... A nie, superkalifradolistodexpialitycznie popierdolony... Watcher? Watcher 1! To strasznie długie musi być imię. Może niemieckie. Hey, come on. Taka. My wiemy, kim naprawdę jesteś. Może się go oleję, to sobie pójdzie. Ej, przestań mnie ignorować, dupku. Z golowie. Dobra, wróćmy do tematu. Czyli mieszkacie tutaj już od paru dni, minęło ładnych parę dni i jeszcze nikt nikogo nie zabił. No ja też się zaczynam denerwować. Wiedziałem, że wszystkie dzieciaki teraz są takie kuźba zapatrzone w siebie, jakieś lenie, ale tutaj musicie pracować, że tutaj pracujecie wspólnie, ale kurwa mnie to już nudzi, no. Dawaj, Mako. Nie ma takiej rzeczy, którą byś powiedział, która zmusi nas, żebyśmy się mordowali nawzajem. Przeklikałeś chyba. Nie, czekaj, przeklikałem? Nie.
Chyba nie, dobrze jest. Znaczy nie dokończyłeś pytania, chyba że mi zacięło się. Chyba, że nie, dokończyłem. Czaj, patrz. Nie jesteś w stanie. Znaczy nie wiem, czy powiedziałeś, czy cię zacięło, czy. No dobra. No to powtórzę. Nie jesteś w stanie powiedzieć nic, co by nas zmusiło do mordowania się nawzajem. Dobra, może wyłączyć, bo tam jest to. Właściwie mogę. Mam pomysł. Już to strzeliłem, czekajcie. Weź kliknij lewy przycisk, myszy, właśnie to strzeliłem. Tylko kliknij lewy przycisk. No wciskaj ten lewy przycisk, myszy. Czekaj, chciałem coś powiedzieć, że mi się tak skojarzyła ta kwestia dialogowa z San Andreasem. Pamiętasz w tej ostatniej misji? Ding, 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 ding. Tak jest. Stepenim tam. Nie wiem, czy to wygląda. Wszystkie te tajemnicze składniki są tutaj, czyli właściwi ludzie na właściwym miejscu i czemu jeszcze nikt nikogo nie zajmował? I tego właśnie nie rozumiem, ale właśnie zdałem sobie sprawę, że brakuje jednego bardzo ważnego kawałka tej całej układanki. No, może być. Co ty... Jeśli chcecie powiedzieć, już mówię, to jest motywacja. Motywacja? Motyw. Motyw. Dobra, to jest proste. Po prostu muszę dać każdemu z was motyw. I to jest chyba ten moment, kiedy gościu próbuje nastawić ich przeciwko sobie. Dziel i rządź. No, dokąd? Czyli dziel i rządź, właściwie no taka... No to się zaraz... Klasyk działa... To się zaraz wyjaśni. Motyw, co ty kurwa pierdolisz? Przy okazji, jest jedna rzecz, którą muszę wam pokazać. Idziemy. Przestań kurwa zmieniać pierdolony temat. Muszę wam puścić jedno małe wideo. Jest dane seks, ma? A nie, jednak nie. Znaczy, żeby nie było, to nie jest jakieś takie zboczone wideo czy coś. To nie jest coś takiego, po prostu lewy. Jest takie specjalne wideo. Dla każdego z was, który pokazuje, co się dzieje poza tą szkołą. Poza tą szkołą? O czym ty mówisz? Master? W sensie, do kogo to mówi w sumie? Czy chodzi wam o... Może mistrzulek jest coś niecierpliwy. A dobra, no mistrzulek jest coś niecierpliwy. Dlaczego nie po prostu sobie nie odpalicie tego wideo i sobie zobaczycie, o co chodzi? No. Widzicie, w tej szkole jest jedno takie specjalne miejsce, w którym macie wszystko, co trzeba, żeby zobaczyć sobie jakieś tam wideo. No pamiętamy, było tak. O kurwa! No co się tu wzięło? No dawno jej nie było. Znaczy ona była, tylko na tej grafice oni ją pominęli. A no dobra, pamiętam, ale kurwa zawsze wyskoczy jak... Wyskoczy. No jedziesz. Ty za nią gadasz, czy ja? Ty. Mów na wyjebaniu. Znaczy na wyjebanie to... A dobra, okej. Okay. Nie jest tak na wyjebanie. W porządku, więc po prostu... Dobra. W porządku, w każdym razie. W porządku, więc pójdziemy zobaczyć teraz to wideo. Ale zanim to zrobimy, chcę wiedzieć jedną rzecz. Czym jesteś i czemu w ogóle coś takiego nam robisz? Czego ty od nas chcesz? No chyba już to wyraźnie powiedział. Czego ja od was chcę? Znaczy, no jeśli musicie wiedzieć. Pozwól mi to zrobić. Mogę? No. Jedziesz. Rozpaczy. To wszystko. Aha, widzę mikrofon, okej. Okay. Następny raz to nie robię takim. Dobra. To mówić tak. Jeśli chcecie wiedzieć coś więcej, to musicie już na własną rękę to ogarnąć. Jeżeli jeszcze raz taki ekran się pojawi, to weź bliżej mordę mikrofonu i powiedz to takim jakby, no, normalnym głosem. Takiego. No dobra. Trochę po... Chociaż trochę to... Czekaj, przeczytałeś to? Tamto? No tak, to wcześniej, no. Dobra.
Róbcie co uważacie, żeby odkryć tę całą tajemnicę ukrytą w murach tej szkoły. Nie będę wam przeszkadzać w tym przecież. No i was. Miło zabawy, nie? Bo szczerze to jest. Bo jak mam być szczerze, to jest zajebiście kurwa wciągające, jak patrzę na was, jak wy zlatacie po tej szkole i tak desperacko szukacie odpowiedzi. Ej, zabrał mi tę kwestię. Dobra, szybko, bo mu jebie strasznie z mordy. Dobra. No i... Chcę to przetłumaczyć. No i po prostu chcę od was rozrywki. A, no dobra. Chcę od was również rozrywki. Po prostu patrzeć na was i zajebiście dobrze się bawić. Zniknął. I znowu zniknął, zanim dowiedzieliśmy się czegoś użytecznego. No bo to chyba normalne, że nie powiedz. Tak sądzisz? Myślę, że dowiedzieliśmy się właśnie czegoś bardzo ważnego. Nie ma żadnego powodu, żeby stać tam na drodze podczas poszukiwania prawdy. Interesujące. However. Kuźba. Słyszałeś ten głos? Co? Nie, bo był tam ten głosik przepięty przez Sakurę teraz, nie? To ja mam wrażenie, że to był chyba facet. Facet go gra? No, możliwe, że dubbinguje ją facet. Nie wiem. No tak, jak koni, co nie? Znaczy się, jeśli chodzi o głosy, no to mam wiadomości bardziej od japońskich głosów, jak na przykład wiem tyle, że japoński głos, który ma Mondo, Owada w sensie, ten gangster motocyklowy, to jest głos Roronoa Zoro z One Piece'a, japoński, a w drugiej części jest jedna typiara, której głosem japońskim jest Hitsugaya. No i tyle wiem. Dobra. No może, ale co z tym wideo, o którym mówię, jestem ciekawa. Ja pierdolę. Żeby używać tutaj rodzajnika żeńskiego, to trochę dziwnie wygląda. Dobra, ja to stawiam... To ciekawa, co tam na niej jest. Seks taśma z Ethel. That's true. ja też. Okej, okay, więc... Mondo zaczął popierdalać wokół sali. Czy glancing, czy to... Co zaczęło glancing? Glancing... Tłumacz Google, prawdę ci powie. Rozglądać się, okej. Okay. Mondo zaczął rozglądać się wokół sali. Stołówki. Czyli zaczął zapierdalać wzrokiem po sali. Ale kiedy spojrzał na mnie, przestał. Hell yeah! Hej Makoto, chodźmy to sprawdzić, co ty na to? A czy nie, to... nie, weź dla nas to sprawdź. A, dobra. Dlaczego ja? Abo się zgłosiłeś, bo jesteś chętny. Yo. Ponieważ jesteś najbliżej drzwi. Taką mamy regułę, prawda? Regułę? Jesus Christ. Ja pierdolę. Piece of shit! Kurwa! Stop fucking around. Czy widzisz, jakbym cię kurwa błagał? Czy to jest taki tak duży... Bardzo cię o to kurwa proszę. Czy to jest dla ciebie jakaś duża sprawa? Po prostu sprawdź to szybko. Okej. Okay. Myślę, że pójdę. Więc... Ale... No dobra. No i zajebiście, dzięki. Wiszę ci przysługę. Hej, no kurwa ciekawe. O ja pierdolę. No dobra, widzę co się kroi. Jeśli Makoto idzie, to ja idę razem z nim. Jezus Marekubie, to odczep się ode mnie. Kurwa, nie wystarczy ci, że połowę czasu antenowego poprzedniej sesji nam zabrałaś. Ja marnujesz? Ta, jasne, pewnie. Może w takim razie możemy liczyć na was obu, ta? Jeżeli cokolwiek się stanie, po prostu krzyknij i po prostu przybiegnę. Kurwa, ciekawe. Okay.
Nie mogę się zdecydować, czy Mondo jest tak niesamowicie... Zależny. Pewny siebie? Tak, w ogóle nie kłamie. Czy czekaj. I co, dobra? Czy tak niesamowicie okropny? Wiesz, jedno z drugim się nie wyklucza. W zasadzie nie jest taką złą osobą. To tylko kurwa gangster, taki trochę taki CJ, co nie? Ale zdecydowanie nie mogę powiedzieć, że jest też dobrą osobą. Więc gdzie jest to specjalne miejsce, o którym mówią Monokuma? To musi być gdzieś, gdzie można oglądać DVD, ale... Jeżeli tam istnieje... chyba nawet byliśmy już, nie? No tak, byliśmy w poprzedniej sesji. Tam chyba monomonetkę zgarnęliśmy nawet. Jeżeli jest miejsce... Jeżeli jest jakieś miejsce przygotowane do oglądania DVD, więc... No dobra. Dobra, no to ja w doskonale... A Jezum idzie za tobą? Jezum idzie za tobą. Okłamała nas. Albo ten, pilnuje twoich tyłów. Dobra, tak no. Bardzo dokładnie. O, to miejsce jest tutaj. Ej, Wirum, no. Zaraz się tutaj rozejrzymy. No niezły sprzęt. Jest wygłuszone nawet. No i klikamy na to pudełko i w tym pudełku już coś powinno być. Coś jest w tym kartonowym pudle. To... Pudło z płytami, DVD. Lok. I każdy z nich ma... Etykietkę. Jak to się nazywa? Etykietkę z naszymi imionami. W sensie, no stary, jesteś front developerem, powinieneś wiedzieć, co to jest label. Dla mnie label to jest label, no, na chuj drążyć temat. To musi być wideo dla każdego z nas, o którym wspominał. Powinienem to wszystkim powiedzieć. No i poleciało. Nie mu. Nie poleciałem za nią. Po prostu zostałem tutaj, gdzie byłem. Więcej się pytam, ale w tej grze można umrzeć. Czy to też jest spoiler? Tak, znaczy generalnie jest sposób na tej grze na game over. W tej grze można zgameoverować i to zależy już od ciebie, czy będziemy gameoverować, czy nie. A, czyli można to spierdolić, okej. Okay. Dobra, ale nie na tym etapie gry. W etapie... Wiesz co, w tym momencie odnoszę... No. Niestety, ale jeśli chodzi o etapy przygodowe, czyli eksploracje i dialogi, to gra jest dosyć liniowa. Ale jest etap, na którym można zgameoverować. I wtedy dlaczego trzeba... Ja mam wrażenie, że... A dobra. Dlaczego ja mam wrażenie, że w tym momencie przejebałem zakład? No dobra, dawaj, odpalamy. Dobra. Nie mów hop. Płytki naprzeciwko mnie... dobra, poddaję jakby się. Skupiły całą moją uwagę. A, dobra. Bo się nie zle, chyba że nie ogarnął, że ona już pobiegła. No dobra, klik. Dobra. Myślę, że mogę zobaczyć coś. Chyba ty. Dobra, teraz musimy kliknąć tutaj. Obok monitora jest wysoko położony player DVD. Odtwarzacz DVD. Prawdopodobnie może odtworzyć DVD bez problemu. Chyba w sensie chyba jakiś... No dobra, nieważne. Może po prostu powinienem zobaczyć szybko, zanim wszyscy się tutaj zjawią. Poszperałem po tych DVD, żeby znaleźć... No, generalnie poszperałem, żeby tam płytkę wziąć z moim imieniem. I znalazłem. No i znalazłem... No i włożyłem tą płytkę do drogo wyglądającego odtwarzacza. Usiadłem i zacząłem natychmiastowo i zacząłem się gapić na ten ekran. I wtedy... I nagle... Zobaczył film. Czekaj chwilę, ja zamknę okno, bo tam już... Nie zgadnę, to jego rodzinka. Kuźwa, w takim momencie ten se poszedł, nie? Dobra, już jestem. Dobra. Widzę rodzinka. Krzyknąłem bez zastanowienia się i moje serce zaczęło napierdalać. Ponieważ to, co zobaczyłem na monitorze,
To actually moja rodzina. You getting picked to attend Hope's Peak Academy is like a dream come true. Make sure you do your best. No jedziesz. A ja to mam mówić. Znaczy to są epizody pewnie, dobra. O, masiorka. Ciekawe. No. Czekaj. Ha, że udało ci się dostać do Hope's Peak Academy, to jest niemal, to jest jak spełnienie marzeń. Postaraj się z całych sił. Jestem z ciebie... Jestem z ciebie dumny. Nie, Janusz, no, dobra. Ale pamiętaj, nie przepracowuj się za bardzo. Naprawdę to oglądasz, Makoto? Powodzenia! Hej, hej. No i gdyby skończyło się to teraz, było wszystko byłoby w porządku. Wiadomość z miłością i wsparciem. Po tym jak opuściłem moją rodzinę, żeby udać się do Hope's Peak, dałoby mi to nadzieję oraz siłę. Gdyby to była normalna szkoła, byłbym zadowolony. Może troszeczkę zażenowany. Pojebany jakiś. Z tym wsparciem, na wsparcie rodziny mogę polegać. Zostałem zmotywowany do dania z siebie wszystkiego. Ale to jest zupełnie coś innego. Było coś innego. Skoro, jeśli słyszycie, zmieniła się muzyczka, także... Nie żyłem w normalnej szkole. Nie prowadziłem normalnego, zwykłego, szkolnego życia. Nie wiem, czy... No. Więc miałem jakieś silne przeczucie, że te wideo nie skończy się tutaj. Nienawidziłem mieć tego uczucia, ale niestety tutaj się przerodziło w prawdę. O chuj. Tym razem nie wydając siebie nawet dźwięku. Mój głos po prostu zamarł. Gdzie to poszło? To wygląda jak jakaś strefa wojenna albo coś takiego. Pole bitwy, o. Pobojowisko bitewne. Jeszcze jakieś synonimy? Rozpierdol. No, rozpierdol. O, de Gręgolada. Kurwa, kto takiego słucha? Czekaj, weź to przetłumacz, bo ja już nie mam sił na to. Weź to teraz. I jakby w odpowiedzi... Głos zaczął dobiegać z głośników. Poznałem ten głos oczywiście. To był on. Makoto Naegi, accepted into Hope Peak Academy, and his family, who supported such a lucky boy. Naegi Makoto, przyjęty do Hope Peak Academy, i jego rodzina, która wspierała tego szczęściarza. But it seems like something's happened to this family's well-being. Jakby to przetłumaczyć? Ale wygląda na to, że coś... Ale wygląda... Czekaj, dobra, okej, już wiem. Ale wygląda na to, że coś ty... Kurwa. Akurat w tym momencie musiałeś się dać. Ale wygląda na to, że coś tą całą sielankę musiało przerwać. Wygląda na misia. Oj, niedobrze. Wiesz co, Rango... Oj, niedobrze. Co się mogło stać z tą całą rodzinną sielanką? Odpowiedź po graduacji. Tak, odpowiedź jeśli zaliczysz szkołę.
Wiesz co, to byłaby dobra motywacja, żeby zdawać egzaminy na uczelni w terminie. Ale wyobrażasz sobie takie coś na studiach? No właśnie mówię o tym. Wyobrażasz sobie, że jakiś wykładowca zajęcia z czegoś tam, co nie, puszczają ci taki filmik, co nie, i na koniec... Do zobaczenia na egzaminie. Co to kurwa? Co się stało z wszystkimi? Zacząłem się trząść. Mogłem poczuć ten strach oraz złość, która narastała we mnie. Niczym gorąca magma. Lawa. No. Kurwa mać! A nie, kupiłem. Czaj, slam to, że pierdolnąłem. No, że zaczął napierdalać po prostu. Pierdolnąłem moją pięścią w... zacząłem napierdalać pięścią w biurko. Pojedyncza myśl zapierdalała jak Schumacher przez mój mózg. A ta racing. Co jeszcze? Co? O czym jeszcze mógłbym innym myśleć? Muszę stąd się wydostać. Muszę stąd wypierdalać w trybie natychmiastowym. Muszę się upewnić, że wszyscy są cali. A ja to mam mówić? Tak. Makoto? Co się stało? Upewnić, że kto jest bezpieczny? Nikt. Zauważyłem wszystkich, którzy stali wokół wejścia do... AV Room, jak to przetłumaczyć? Czekaj, miałem na to jakąś nazwę. AV to jest audio wideo, ale... pokoju z wideo. Gapili się na mnie, na twarzach mieli widoczne skonfundowanie. Konfundus. Co się stało? Już wszystkie dziewczyny na niego lecą, nie? Kurde. Bez słowa pokazałem na kartonowe pudło. Sala audiowizualna, o kurde. Dobra. My chyba... Czekaj, Drakon. W gimnazjum mieliśmy taki pokój, nie? Tam na drugim piętrze. Dobra, nieważne. Możemy się tam wybrać, tam może nawet jeszcze jest. O to właśnie temu całemu Mononokumie chodziło? What does this mean? To chyba będzie Vasizdas. Vasizdas. Wszyscy zebrali się wokół pudła. A, że co na nich jest tutaj, dobra. Każdy z nich zaczął chwycił DVD z ich imieniem. Jeden po drugim zaczęli biec w stronę monitoru. Zakładam, że nie będziemy tego wszystkiego oglądać. Nie, co ty. Aha, dobra, bo to są pojedyncze takie, dobra. Długo na ich reakcję czekać nie musiałem. Co do kurwy! To nie może być prawda, to musi być fałszywe. To musi być fake. Kurwa, nie ma chuja, żeby to było prawdziwe, nie ma chuja. Nie zniosę tego więcej. Ani dłużej bardziej. Nie zniosę tego wszystkiego, wypuśćcie mnie stąd. Ciężko to się nie odkrywać. Czekaj. Tak długo jak widziałem te reakcje, wiedziałem. To wszystko musiało być coś w stylu, co ja widziałem. Nikt nawet nie starał się ukryć zmieszania oraz strachu. Poza nią. Nawet teraz była spokojna. Była całkowicie spokojna. Już widzę, więc o to miał na myśli. A więc o to mu chodziło, o taki motyw miał na myśli. I chciał po prostu nas
nakarmić silną potrzebą wydostania się stąd, dlatego przez co moglibyśmy bardziej byli być bardziej chętni, żeby zacząć się nawzajem zabijać. Yes, indeed. To jest klasyczny dylemat więźnia. Z tego co wie, to dylemat więźnia mieliśmy trochę inny chyba. Pozwólcie, że wytłumaczcie. Wyobraźcie sobie dwóch... Dwóch... Count. Czekaj, teraz